Dziś w lesie spotkała mnie fajna przygoda. Spaceruję sobie beztrosko, patrzę, a tu drzewo obgryzione z kory, wyżarte przez bobry. Fajne znalezisko. Idę dalej. Wróć, kurwa. Bobry tutaj, kilometr do najbliższej rzeki. Jak to? Przyjrzałem się bliżej drzewku. To nie mogły być one, ząbki za małe. Kora obgryziona za wysoko. Rozejrzałem się po okolicy. W pobliskich krzakach było zdrowo nasrane, a na jednej z gałązek widział strzępek zielonego materiału. A więc harcerze! Nie mogłem tego tak zostawić. Wróciłem do domu, zabrałem lornetkę, pałkę teleskopową i zajebiście wielką petardę. Wziąłem jeszcze bawełnianą torbę, w której trzymałem zaschnięty chleb do karmienia gołębi. I ruszyłem. Nie miałem większego problemu ze zlokalizowaniem ich obozu. Im bliżej byłem, tym więcej było nasrane na ścieżce, tym więcej leżało pustych puszek i papierów po batonikach, po obgryzanych drzew, a i runo leśne było wyczyszczone z żołędzi i kasztanów. Gdy dotarły do mnie odgłosy leśnej orgii, a nos zwietrzył niewyobrażalny smród, wszedłem na drzewo i w oddali na polanie wypatrzyłem ich siedlisko. Widok był typowy dla harcerskich obozów. Harcerze obciągali sobie nawzajem skromne instrumenty, a jeden z nich właśnie gotował w olbrzymim kotle zupę z żołędzi, szyszek i sosnowej kory. W pewnym momencie kucharz wrzasnął na cały obóz: "Recykling!" I w tej samej chwili harcerze przerwali swoje homoseksualne harce i ruszyli do głównego ogniska, do tego wielkiego gara. Jak sobie przypomnę, co zrobili, to nawet teraz chce mi się rzygać. Ci wszyscy harcerze zaczęli się do tego gara spuszczać, srać do niego, odgryzać sobie do niego paznokcie. Kurwa, wszystko naraz, nie? I kucharz tak bierze, próbuje, skrzywił się, wydrapał sobie zbrud spod paznokci, zamieszał swoją fujarą, spróbował i się uśmiechnął, że mu potem zasmakowało. Wziął chochle i zaczął nalewać do misek. A harcerze? Oni się kurwa na to rzucili, jakby kurwa rok nie jedli. Prawie zabijali się o tę zupę. I to tak mną wstrząsnęło, że uznałem, iż muszę zrobić dla nich coś dobrego. Zszedłem z drzewa, wchodzę do obozu ubrany normalnie, jak człowiek. A oni patrzą na mnie jak na jakiegoś mutanta. Wyciągam suchy, trochę nadpleśniały chleb, kruszę, rzucam im i oni wszyscy się na to rzucili jak psy. Wpierdalali okluszki razem z liśćmi, z igłami, z glebą, no ze wszystkim, kurwa. Gdy jakiś harcerz próbował mi wyrwać chleb z rąk, no to mu przyjebałem pałką teleskopową przez pyski tyle. Gdy wszyscy wpierdalali ten chleb, podszedłem do ich wodza i dałem mu zajebiście wielką petardę. Powiedziałem: wieczorem napierdol do ogniska w chuj suchego drewna i wrzuć ten magiczny walec do ognia, a wszystkie komary zdechną raz, dwa. Nic was nie będzie niepokoić. I poszedłem z powrotem do domu. Harcerze jeszcze mi na odchodnego pokłony bili, jakbym był kurwa Quetzalcoatlem, psy jedne. Następnego dnia przychodzę sobie w to samo miejsce, a tu całe obozowisko zjarane. Harcerze spaleni żywcem, wszystko jak należy. Śmieciarki nie wzywałem, bo to zawsze jakiś nawóz dla ziołek na polanie będzie. Tylko zawołałem znajomego egzorcystę, aby pokropił tę łączkę i wygonił z niej szatana. Bóg przeklęta, krew harcerzy skaziła ziemię. Tę ziemię. Jak kropnął wody święconej, to pole zaraz zaczęło skwierczeć i szyszkami pluć. Ale po egzorcyzmach się uspokoiło. Nie no, polecam. Fajnie jest sobie czasem po lesie pospacerować, nie?